Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna. Witam was, bracia i siostry w Chrystusie Panu. Posłuchajcie, z całego serca wszystkich zapraszam na ogólnopolską pielgrzymkę do Bliznego, na górę objawień świętego Michała Archanioła, na jego święto, które wypada w dzień 29 września o godzinie 11. Spotykamy się na dole przy parkingu koło kościoła. I zaznaczam, spotykamy się tu, aby uczcić świętego Michała Archanioła modlitwą. Tu żadnego festynu nie będzie. Jeśli ktoś chce festynu, niech sobie jedzie do księdza Natanka czy do księdza Rydzyka. My spotykamy się tu na modlitwie, aby dać świadectwo prawdzie. Za rok będzie rocznica 400 lat objawienia się świętego Archanioła Michała w Bliznę. Spotykamy się tu również po to, by przeprosić świętego Michała Archanioła za zapomnienie i uwłaczanie temu miejscu przez ludzi, którzy powinni się tym miejscem opiekować i chlubić się nim. Wyjazd do Bliznego proszę potraktować bardzo poważnie. Mogą być trudności z tym wyjazdem, bo to jest danie świadectwa prawdzie i obrona przed lekceważeniem. Będziemy przepraszać świętego Michała Archanioła przed lekceważeniem najważniejszego miejsca kultu w Polsce. I przypominam, że biskup Sierakowski za aprobatą Rzymu papieża Benedykta XIV podniósł ten mały kościółek, to miejsce, do rangi sanktuarium. Obecnie miejsce jest zapomniane, nieznane wielu Polakom, lekceważone i tak dalej. Ten wyjazd jest przede wszystkim pokutno-przeprośny świętego Michała Archanioła za wszystkie zlekceważenia i obelgi, jakie są rzucane przez wielu nieświadomych Polaków, którzy mówią prześmiewczo: Michałek, legenda o Michałku. Podobne miejsce prawdziwe, które jest znane wszystkim Polakom o trzech hostiach, z którego również Gazeta Wyborcza zrobiła legendę. Pogarda do Chrystusa w Najświętszym Sakramencie jest dziś kultywowana, jak i do świętego Michała Archanioła, obrońcy ludu Bożego i świętego Kościoła katolickiego. Będziemy modlić się również za prześladowanych katolików w Polsce, którzy chcą odzyskać pamięć tego miejsca. Również będziemy prosić świętego Michała Archanioła, aby nie opuszczał narodu polskiego za to uwłaczanie prześmiewcze jego imieniu, jego czci i miejscu bliznym. Aby wspierał polski naród i pomógł odzyskać wiarę katolicką i przywrócił ducha katolickiego do narodu polskiego. Będziemy wypraszać u tego wspaniałego patrona wszystkich zwycięstw, oręża polskiego, zwanego przez rycerstwo polskie pierwszym pułkownikiem Rzeczpospolitej Polskiej, aby dopomógł Polakom przezwyciężyć żydowski modernizm i przywrócić mszę katolicką do pierwszych ołtarzy. Przecież tę mszę świętą odprawiał sam proboszcz Bliznego 400 lat temu, w czasie objawień świętego Michała Archanioła. Jest to msza wszechczasów, jedyna chciana przez Boga, jedyna godna, najświętsza ofiara Jezusa Chrystusa, którą żyli Polacy przez 1000 lat. Będziemy przepraszać świętego Michała Archanioła za zasypywanie jego pamięci i interwencji w narodzie polskim. W ten sposób modlimy się, żeby godnie i uroczyście obchodzono 400-lecie objawienia się świętego Michała Archanioła w Polsce, na górze w miejscowości Blizny. Do tego święta na 400-lecie trwają już wielkie przygotowania przez wiernych katolików w Polsce zawierzonych świętemu Michałowi Archaniołowi. I przypominam jeszcze raz, jest to pierwsze sanktuarium w Polsce, wyniesione przez biskupa Sierakowskiego za aprobatą Benedykta XIV w 1745 roku. O całej tej prawdziwej historii powiem wam po pielgrzymce, o nieznanej i ukrywanej.
Tak więc, kto jest katolikiem i zawierzonym świętemu Michałowi Archaniołowi, powinien dać świadectwo, że mu zależy na przywróceniu pamięci tego miejsca, które biskup Sierakowski rozprzestrzenił tę cześć do świętego Michała Archanioła po całej Kurii Przemyskiej, po całym Bliznym i okolicach narodu polskiego. Tak więc zapraszam wszystkich, którzy chcą wziąć udział w tym święcie w 399. rocznicę, jak również uczestniczyć w tej modlitwie przebłagalnej na Górze Objawień w Bliznem. Zapraszam 29 września o godzinie 11. A teraz dobre wieści. Myśleliśmy, że nie zdążymy przed świętem, ale po wielkich trudach udało się zamontować już jeden billboard. Nie jest to takie proste, bratkowie. Diabeł i jego słudzy, jak wiecie, zawsze rzucają kłody pod nogi. Ale katolik musi być twardy i nieugięty, bo jest w kościele wojującym i walczącym. Ekipa już się szykuje do następnego poświęcie świętego Michała Archanioła. Na 400-lecie będzie jak znalazł. Dziękujemy również w imieniu pielgrzymów polskich i całego świata podkarpackiemu zarządowi dróg wojewódzkich w Rzeszowie, jak również osobom, które powzięły trud, aby powstał legalnie znak informacyjny w miejscu objawień świętego Michała Archanioła w Bliznym i wszystkie, które jeszcze powstaną. Tak więc, bratkowie, 29 września tego roku o godzinie 11 na dole na parkingu spotykamy się przy kościele. Zapraszam wszystkich na to święto, na wspólną modlitwę pokutno-przebłagalną świętego Michała Archanioła. Kto prawdziwym katolikiem powinien tu być? Kto zawierzonym przede wszystkim powinien tu być świętemu Michałowi Archaniołowi? Trzeba przywrócić pamięć temu miejscu. Jak biskup Sierakowski rozprzestrzenił to po całej kurii, okolicach i po wielu miejscach w Polsce, tak trzeba to teraz przywrócić. Nie można zapomnieć o tym. Jest to prawdziwe nasze polskie dziedzictwo. A w tym wszystkim niech wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi drogami Syna prosto do Bliznego na górę świętego Michała Archanioła. Z Panem Bogiem!